Najważniejszą rzeczą jest komfort ciała. Im większy komfort ciała, tym jesteś zdrowsza, tym jesteś sprawniejsza i tym więcej masz ochoty do działania. To jest bardzo ważne. Pamiętaj, dbaj o swoje ciało, żeby ono miało komfort. Psychiczny, fizyczny, obojętnie. Nie przepracowuj go, nie obciążaj go niepotrzebnie. Dokonuj zawsze wyboru jakiegoś na dany dzień, na daną chwilę, na dany moment, żebyś dokonywała wyborów takich, które sprawiają tylko radość i przyjemność do działania. Musisz odrzucić dużo rzeczy, bo za dużo wrzucasz na siebie i to wszystko powoduje ten chaos. I pamiętaj, im więcej chcesz zrobić, tym więcej ci dochodzi i ty jeszcze więcej lat, aż w końcu padniesz. Tak. Żeby do tego nie doszło, to trzeba usiąść. Nie wiem, jak pijesz kawę, to wziąć kawę, jak herbatę, to herbatę. Usiądź sobie spokojnie. I poczekać, jak ten szum przejdzie przez ten dom, przez to wszystko. Potem spokojnie sobie podejść i zacząć robić. Rozumiesz? Dlatego, że właśnie ten szum powoduje, że ty tak i to, i to, i to, i to. I wtedy następuje takie napięcie, bardzo duże zmęczenie. To tak jakbyś biegała tak szybko, że nie masz czasu nic zrobić, tylko biegasz. I na końcu okazuje się, że cały dzień poszedł, bo to umysł ci robi. Jest takie powiedzenie w Biblii bardzo ładne, ja jestem niewierzący, ale tam jest takie ładne powiedzenie, jakiego mnie Panie stworzyłeś, takiego mnie masz. I to dotyczy umysłu. Jakiego stworzyłeś, taki masz umysł. Rozumiesz? Nie on tobie robi, co chce. Dlatego jesteś Panem, to stwórz taki umysł, jak trzeba. To o to chodzi. Żeby się nie wepchnąć w jakieś badziewie. Czyli to jak mówię, pozbywać się programów, a nie przyjmować. Jeżeli widzisz jakiś napór, że już, jak ci mówi brzydko straszka, pierdziaczka, co ty jutro masz zrobić, to ty bez nic nie robię. Rozumiesz? I wtedy ta fala emocyjna przejdzie, a ty sobie zrobisz jedną rzecz, drugą i każesz się dużo zrobić. Ja to przerabiałem też. Padałem w taki amok. Chciałem tak dużo zrobić, że z jęzorem na wierzchu latałem, przychodziłem wyrąbany, a później mówię, kurde, ja mało zrobiłem. A później się okazało, że szedłem, zacząłem coś robić, patrzę, dzień się skończył, ale patrzę, dużo zrobiłem. No taki zadowolony, wiesz, i nawet to zmęczenie to było taką przyjemne, radość. Miałem taką, że ja narobiłem się jak osioł, a zrobiłem coś. Chociaż to nie było potrzebne, bo to do niczego nie było. To jest takie, co robię, to jest w ogóle tak głupie, nie wiem, ale wszystko jest głupie. Dobrze. Zamykasz oczy. Teraz skanujesz całe swoje ciało. Jak już będzie w idealnym ułożeniu, poczujesz, że go nie czujesz, powiedz i zaczniemy. Myślę, że jest dobrze. Dobrze. W takim razie teraz tak. Otwórz oczy fizyczne, zamknij, otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij, 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 otwórz, zamknij. Ja teraz przenoszę całą twoją świadomość na twoje pięty i bardzo, bardzo delikatnie nimi poruszaj, powiedz, czy one tam są. Tak, są. Teraz przenoszę znowu całą twoją świadomość na twoje oczy fizyczne. Otwórz je. I powiedz, co zobaczyłaś na wprost, jak otworzyłaś. Panele. Dobrze. Wybierz jakiś łatwy fragment, taki bardzo łatwy fragment do zapamiętania. Wybrałaś, teraz robisz mu przy otwartych oczach zdjęcie temu fragmentowi, a teraz zamykasz oczy i wyobraź sobie, że patrzysz na niego tak jak
na to zdjęcie patrzyłaś i widzisz go tak samo, czy inaczej? Trochę mi się rozmył. No nie szkodzi, otwórz jeszcze raz oczy, przyjrzyj mu się jeszcze dokładniej. Teraz przy tak wyczyszczonych oczach mocno robisz zdjęcie temu elementowi, zamykasz oczy i znowu teraz wyobraźnie patrzysz na element. Widzisz go tak samo, czy lepiej? Lepiej teraz. Dobrze, teraz otwórz jeszcze raz. Ale teraz musisz się przyjrzeć bardzo dokładnie, dlatego że ja za chwilę ci zapytam pewien element, a ponieważ nie wiesz, o co się zapytam, musisz bardzo zwrócić uwagę na szczegóły. Jak ja cię zapytam, to ty mi o tym wtedy łatwiej powiesz, to też z tego zdjęcia. Po to jest to zdjęcie, żebyś później wyobraźnie mógł odczytać. I teraz bardzo dokładnie patrzysz, robisz zdjęcie, zamykasz oczy i trzymaj ten obraz przed oczami, żeby nawet na ułamek sekundy nie zniknął, a ja całą twoją świadomość przenoszę na twoje pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy, od kości ogonowej aż do podstawy czaszki, teraz na klatkę piersiową przenoszę, a teraz na twoje serduszko. Powiedz mi, Agnieszko, jak pracuje twoje serduszko? Wolno, szybko, równo, nierówno? Chodzi mi o takie subtelne odczucia. Bardzo subtelne. Skup całą swoją uwagę na serduszku i powiedz. Pracuję równo i tak średnio. Szybko tak. Dobrze. Jak mu się tak przyglądasz, to powiedz, widzisz go jako mięsień pracujący, czy jakoś inaczej? Mięsień. Dobrze. Weź wyobraźnię go teraz w swoje dwie dłonie, przytul do siebie, pocałuj go i powiedz, kocham cię, moje kochane serduszko. Kocham cię, moje kochane serduszko. Co on odpowiedziało? Ja ciebie też. Pięknie. Dobrze. Postaw go z powrotem na swoje miejsce i przyglądaj się mu tak, z taką miłością, czułością. Ja będę liczył od 1 do 5. Z każdą cyferką serduszko będzie zwalniało coraz bardziej, na 5 zaśnie. 1, 2, 3, 4, 5 i śpi. Wchodzi jeszcze głębiej. Teraz taki stan błogości rozchodzi się na całe ciało i całe ciało robi się bardzo lekkie, jak powietrze. A teraz jest lżejsze od powietrza i kołysząc się w lewo, w prawo unosi się coraz wyżej. Coraz wyżej, coraz wyżej. Tak ładnie się kołyszesz jak w kołysce i jesteś już pod sufitem. Dotykasz sufit, te panele i teraz wchodzisz w sufit, przechodzisz przez wszystkie pomieszczenia i jesteś nad dachem. Jesteś 5 metrów nad dachem tego budynku, w którym jesteśmy i powiedz mi, czy ten dach jest płaski czy szczelisty. Płaski. Dobrze. Teraz wychodzisz jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Teraz ogromna siła cię porywa i pędzisz w stronę chmur i jesteś pod chmurami. Czubkiem głowy dotykasz do chmur. Chmury są mięciutkie, delikatne, przyjemne, ale nie chcą cię przepuścić. I ty widzisz sobie tak i patrzysz tu na Łódź, patrzysz na całą Polskę, patrzysz na wszystkie kraje. Powiedz mi, czy Polska w swoich granicach wyróżnia się jakoś od innych krajów? Chodzi mi o energetykę. Czy jest na przykład Polska jaśniejsza, czy ciemniejsza? Jak wygląda Polska w stosunku do innych krajów? Jest jaśniejsza. Jaśniejsza. Dobrze. W takim razie zrobimy to samo. Ja sprowadzam najczystszą energię. To jest takie białe światło z energią życiową, srebrzystą energią. Wzmacniam te dwie energie jeszcze 100 tysięcy biliardów krotnie razy w nieskończoność nieskończoności. To światło i ta energia przechodzi przez ciebie, oczyszcza ciebie całkowicie na wszystkich ciałach, zmysłach i umysłach, z wszystkich pamięci komórkowych, usuwa wszystkie stresy, jakieś bóle, nieporozumienia, jakieś stare traumy, powiązania, włączenia, karmy, klątwy, inne. Wszystko to światło wytrąca z ciebie i spala to wszystko. Likwiduje, twoje całe ciało świeci czystym, pięknym światłem. I teraz to światło przez ciebie przechodzi, cały czas ciebie wypłukując, oczyszczając ze wszystkiego, przechodzi na całą Polskę. Idzie i całą Polskę rozjaśnia i też wszystko wypłukuje, wszystkie brudy świństwa do Matki Ziemi, do środka. I Matka Ziemia spala.
powiedz, co się dzieje. Taka mocna biel poszła. I co zrobiła? Rozjaśniła tą Polskę i mnie. Dobrze. I jak się teraz czujesz po tym, jak tak cię oczyściła i wypłukała wszystko z ciebie? Lżej. Dobrze. A Polska jak wygląda teraz? Taka bielutka jest. Dobrze, ja zabezpieczam i już tak zostaje. Teraz w takim razie przenoszę cię nad chmury i stoisz na chmurach bosymi stopami. Dookoła ciebie są chmury, nad tobą niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak jest wielka przestrzeń. Obok mnie coś jest. Dobrze. To daję ci specjalne okulary. To są prawdy, przed którymi nigdy nic się nie może ukryć. Odwróć się i zobacz, kto to, co to. I widzisz, co to jest, kto? Jakaś energia. Zapytaj się, kim, czym jesteś? Kim, czym jesteś? Co odpowiada? Tobą. Co to znaczy tobą? Co to znaczy tobą? Nie chcę powiedzieć, tak zaczynam. Dobra, powiedz, czego chcesz? Czego chcesz? Ciebie. Teraz stajesz się 10 razy większa i potężniejsza od niej. Zapytaj ją jeszcze raz, czego chcesz? Albo powiesz, albo cię zniszczę. Czego chcesz? Albo powiesz, albo cię zniszczę. Twojej energii? W takim razie teraz złap i złam kark. I już, po wszystkim. Bierzesz paszpila, teraz zanosisz do słoneczka. Słoneczko od ciebie swoimi rączkami przyjmuje, zjada, spala z całą zawartością. To znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a ty jesteś od tego wolna na wieki. Pozbyłaś się paszpila. Co to za jakieś wielkie nie było? Fu, poszło, nie ma. Dobra, powiedz, jak się czujesz teraz bez tego? Lepiej. I się przestrzeń tak trochę rozstąpiła i pojaśniała. Bardzo dobrze. W takim razie pobiegaj sobie po tych chmurkach, poskacz, pokaturlaj się, możesz tak nura w chmury dawać, wiesz, wyskakiwać, tu możesz tańczyć, możesz tu robić co chcesz, to jest bardzo bezpieczne miejsce. I powiedz, fajna zabawa? Bardzo fajna. Dobra, to szalej na full. Ja zwiększam twoją moc. I szalejesz teraz. Podskakujesz do góry i już latasz jak ptaszek. Lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz fikołki, piruety. Fajnie jest tak latać? Tak. Dobra, teraz sama pomyśl, jak chcesz lecieć i powiedz, czy tak się dzieje, jak ty myślisz. Tak. Lecę, robię fikołki w powietrzu, zakręty, staję, mogę skręcać pod kątem. Dokładnie. Rób co chcesz. Szalej na full. Po prostu nawet możesz lecieć z 10-krotnie większą prędkością niż prędkość światła, skręcać w lewo, w prawo, wyżej, niżej. Nie ma żadnych ograniczeń, żadnych przeszkód. Robię piruety, jakieś chmury przecinam, figury tworzę, jakieś trapezy. Kiedy ostatnio tak się bawiłaś? No tak, jeszcze nie. No widzisz, baba, ile straciłaś, a to takie możliwości są. Dobra. Teraz sobie tak latasz. Tam w oddali jest najwyższa góra świata. Nasza słynna góra świata, ośnieżona. Sam czubek jest równo ścięty jak stół, wielkości stołu. I lecisz teraz coraz wyżej. I lądujesz na tym czubeczku, swoimi stopami stajesz na tej górze. Dookoła te zbocza ośnieżone. Tam nisko na dole są chmury, po których biegałaś. Nad tobą niebo i słoneczko. Rozejrzyj się, Agnieszko, dookoła. Powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Olbrzymia. Obracaj się dookoła, opisz mi, co tam jest. Błękitne niebo, parę chmurek, na dole chmury i taka wielka przestrzeń. Powiedz, czy to jest przestrzeń rzeczywista, czy to jakaś wyobraźnia? Rzeczywista. Dokładnie, przecież nie ma żadnych wyobraźni. Przecież wszystko jest. Dobrze. Słuchaj, tu, Agnieszko, są bardzo silne wiatry. To są tak silne wiatry, wszystko, co napotykają, porywają, zamieniają w pył. Ty tu sobie stoisz, a ja jeszcze te wiatry zwiększam ich prędkość do 100 tysięcy biliardów kilometrów na ułamek sekundy. No po prostu niewyobrażalna prędkość. One zrywają z ciebie całe twoje ubranie, zamieniają w pył, a ty tu stoisz nago. Jak się czujesz tu nago? Też dobrze. Dobrze. A powiedz mi, czy można cię bardziej rozebrać, czy nie? Można.
Ty wiesz, a Sylwia nie wiedziała, bo chyba pierwszy raz. W takim razie teraz zrywają całą skórę i widzisz wszystkie mięśnie swoje. Teraz zrywam wszystkie mięśnie, wszystkie ciała, zmysły, klątwy, karę, winy, emocje. Wszystkie twoje jakieś tam złorzeczenia, jeżeli ktoś ci złorzeczył jakieś długi karmiczne zobowiązania, klątwy, kary, winy, wyrywają wszystko z korzeniami, ze wszystkim, z powiązaniami, całą historią. Chcesz się pozbyć wszystkich sakramentów? Tak. Dobra, i wszystkie sakramenty lecą z tego życia, ale też i z innych żyć, jeżeli byłeś jakimś zakonnikiem, zakonnicą albo jakimś czymkolwiek, składałeś jakieś śluby, ograniczenia, milczenia, wszystko z ciebie wyrywane. Absolutnie z programami, całą historią, ze wszystkich poziomów. Wyrwane to z ciebie z korzeniami, ze wszystkim. Ty tu stoisz tylko jako czysty szkielet, a resztę to wszystko te wiatry zamieniają w pył, z którego już nic nigdy nie może się odbudować, a ty jesteś od tego wolna. Jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie czy poważnie? Poskacz, poruszaj się, poruszaj szczęką. Stałam poważnie, ale jak zaczęłam ruszać, no to śmiesznie. Dobrze. Chcesz zlikwidować tego szkieletorka? Tak. Dobrze. Wiatry teraz porywają tego szkieletora z całą zawartością, ze wszystkim, co ciebie tam stawiło. Chwytają, zamieniają w pył, dołączają do tej chmury. Ja teraz biorę to po ubraniu, tę chmurę stawiam, wszystko, czym byłaś, jesteś i będziesz. Od początku, jak powstałeś jako istnienie, aż do końca, dopóki będzie doświadczenie, wszystko jest w tej chmurze, ale absolutnie wszystko. W tą chmurę uderza potężny piorun, wszystko spala żywym ogniem, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś całkowicie od tego wszystkiego wolna. Powiedz, jak się czujesz i co poczułaś w związku z tym? Czuję się o wiele lżej, czyściej, lekko, no ale dużo widziałam takich czarnych, jak to schodziło ze mnie, takich jakieś ciemne plamy, energie takie. Najważniejsze, to poszło. Poszło. Dokładnie. Bardzo dobrze. A jak wyglądasz na tej górze? No nie wyglądam. To kim jesteś? Istnieniem, świadomością. Czy ty doświadczałaś już tego wcześniej? Tak. I to jest to samo, czy teraz jest lepiej? Jest trochę inaczej. Mhm. Bo wcześniej to tak jakbym jeszcze z boku stała i wpatrywała się w miejsce, w którym wcześniej stałam, a teraz nie patrzę na siebie z boku, po prostu jestem tu, gdzie stałam. Mhm. Dobrze. Powiedz, co myślisz o sobie? Że jestem i gdzieś trochę złości czuję. W którym miejscu czujesz tą złość? Tak jakby w tej energetyce po moim ciele. To jest twoja złość, czy nie twoja? Czy ta złość jest moja? Nie. Dobrze, to chwyć ją teraz. Daję ci potężną siłę, chwyć ją prawą ręką. Prawa ręka świeci takim srebrzystym światłem. Chwytasz ją, łapiesz, ściskasz mocno, z korzeniami ze wszystkim, wyciągasz wszystkich komórek, całej pamięci komórkowej, najdrobniejszych części, zanosisz do słoneczka. Słoneczko ciebie przyjmuje, zjada, spala żywym ogniem, to znika. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a ty jesteś do tego wolna na wieki. Jest już spokój. Dobrze. Jak teraz siebie postrzegasz? Jako energię, taki pas energii trochę jakby. Jakieś kolory takie jakby się troszeczkę tam przejawiały. Dobrze. Ja teraz równoważę wszystkie kolory. Jesteś teraz jednolita. Jest tak? Tak. Dobrze. Jak się czujesz? Dobrze. Tak czysto, jak światło. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę cię znowu na chmury, znowu stoisz na chmurach. Dookoła cię są chmury, na tobą niebo, słoneczko, rozejrzyj się, jaka jest wielka przestrzeń, taka jak wcześniej, czy większa? Znowu po prawej stronie, tak jakby jakaś była... Dobrze.
A teraz ci daję specjalne okulary, przed którymi nikt ani ci nie może ukryć. I patrzysz się na to coś. Jak to wygląda? Co to jest? Jakieś takie... energia, byt mi przychodzi do głowy. Nie dobrze. Wiem. Zapytaj, kim, czym jesteś? Kim, czym jesteś? Bytem. Czego chcesz? Czego chcesz? Ciebie? Teraz znowu ja cię zwiększam moc. Jesteś 10 razy większa i potężniejsza. Łapiesz go, łamiesz mu kark i już jest nieboszczyk. Zanosisz do słoneczka, słoneczko przyjmuje od ciebie go całą zawartością, zjada i przy tobie spala i on znika. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Wracasz na chmurki, stajesz, rozejrzyj się i powiedz, jak wyglądasz, jak się czujesz. Jestem tą energią i jestem wśród tych chmur. Dobrze. Czy jeszcze gdzieś w twojej przestrzeni jest jakiś byt, albo cokolwiek, jakiś paszkwil, albo cokolwiek? Czy jest w mojej przestrzeni jeszcze jakiś byt, albo paszkwil? Coś mówi, że tak, ale... Dobrze. W takim razie teraz ja to coś chwytam i trzymam go przed tobą w prawej ręce. Co to jest? Jak to wygląda? Zielone, brązowe, jakieś takie... Zapytaj, kim, czym jesteś? Kim, czym jesteś? Tobą? Nie, to... Dobra, ja łamię kark i ty widzisz, jak ja biorę znowu to z całą zawartością do słoneczka, słoneczko żywym ogniem spada, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie, a ty jesteś od tego całkowicie wolny. Teraz zdejmuję wszystkie zasłony, wszystkie kamuflaże i widzisz na wszystkich poziomach. Powiedz, czy jeszcze jest jakiś byt, albo jakiś myślokształt, albo jakiś paszkwil w swoim przestrzeni, czy już nie ma nikogo? Spokojniej się zrobiło o wiele. Czy jest jeszcze jakiś byt, paszkwil? Nie słyszę, żeby był. Dobrze. Ja teraz zabezpieczam twoją przestrzeń i daję takie tabliczki informacyjne, że każdy byt, który się zbliży do ciebie na odległość taką, jaka jest twoja energetyka, będzie unicestwiony automatycznie energią. I daję taką energię przy tych tabliczkach specjalną, niewidzialną dla żadnego byta. I od tej chwili, jeżeli cokolwiek się tylko zbliży, od razu zostanie unicestwiony. Jeżeli to takie twoje zabezpieczenie przed bytami i paszkwilami. Przyjmujesz tak? Tak. Dobrze. Powiedz, jak się teraz czujesz? Miło. I tak bezpiecznie. O to chodzi. Właśnie. O to chodzi, żeby było bezpiecznie. Dobrze. W takim razie teraz na chmurach robię taki fotel wygodny, piękny fotel. Usiądź na niego i powiedz, czy jest wygodny, czy jest wszystko dobrze. Tak, jest wygodne, fajne. Dobrze. Teraz przed tobą jest twoje dziecko. Porozmawiaj z nim, dogadaj się, napraw relacje. Zrób to, co trzeba, żeby było okej. Dobrze jest. Dogadaliście się? Tak. Super. I tak zostaje. Co jeszcze? Z kim byś jeszcze chciała coś uzdrowić, naprawić, dogadać? Z partnerką. Dobrze, stoi przed tobą partnerka. I proszę bardzo. Jak tu się dogadacie, ustalicie, tak będzie. To zróbcie tak. No, ona trochę żali ma do mnie. To pogadaj z nią, wytłumacz jej. Dogadajcie się, żebym ja was mógł oczyścić z tych żali, tego wszystkiego i uwolnić, żebyście mogli sobie żyć jak chcecie. Bez emocji, bez przekonań, bez jakichś tam pierdół i dymał. Dobrze, dogadałyśmy się. No i super, i tak zostaje. Z kim jeszcze byś chciała coś? Jeszcze z córką. Stoi córka przed tobą. I też dogadajcie się, tak żeby było idealnie.
No też jest chyba okej, tak. Wstępnie. Dobrze. Dogadajcie się konkretnie. Załatwcie tak sprawę, żeby było z korzyścią. I dla ciebie, i dla niej. To jest ważne. Takie załatwianie jako tako to nie jest za ciekawe. Porozmawiaj, przekonaj ją i dogadajcie się. Bo jak się dogadacie, tak będzie. No tutaj tak nie możemy się do końca... Można się dogadać. Porozmawiaj, wytłumacz. To jest życie, to jest pewien poziom. To są wszystko pierdoły i derdy małe, ale niestety, no żyje się w iluzji. Iluzja też się rządzi swoimi prawami. Kiedyś to w przyszłości, gdy będzie dorosła, będzie miała swoją rodzinę, może ponieść konsekwencje tego. Ona musi zrozumieć jedną rzecz, że to jest jakby dla was dobra. Że każda z was musi być szczęśliwa po swojemu. Nie może ingerować. Podstawą miłości jest akceptacja. Ty ją masz przygotować do życia, ale ona musi akceptować ciebie. Bo jak masz ją nauczyć przygotować do życia? Do własnych kreacji, myśleń, doświadczeń. Dobrze. Dogadałeś się? No, zgodziła się. Super, właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że wkroczy w świat dorosłych i będzie kreować sobie po swojemu. Nikt jej tego nie będzie narzucał, więc nie może narzucać nikomu nic i zmieniać. Super, dobrze. Odchodzi, powiedz, czy jeszcze z kimś byś chciała porozmawiać, dogadać się. Może z moją mamą? Dobrze, tu stoi twoja mama. Porozmawiaj z nią. Po prostu wytłumacz. Pamiętaj, gdy wytłumaczysz mamie pewne sprawy, ona to zrozumie. Tylko musisz jej wytłumaczyć. Właśnie z tym tłumaczeniem to tak u mnie... Trzeba się tego nauczyć. Tak, tak, bo... Nie jestem w tym za dobra. Dobrze, ja teraz dostarczam ci wiedzę ze źródła i użyj tej wiedzy. Zobacz, jakie to proste. No, emocje są teraz, jest zadowolenie. Bardzo dobrze. Słuchaj, sprawy dogadania się rzeczą podstawową. Wiesz? Dlatego, że każdy ma swoje wyobrażenia. Jeżeli człowiek wytłumaczy drugiemu człowiekowi, to on zmieni wyobrażenia. Zmieni wyobrażenia i jest dogadanie. Rozumiesz? Tak. Chodzi o to, żeby nie było tej niechęci, bo to jest głupie, to jest nikomu niepotrzebne. Ale trzeba tu właśnie wytłumaczyć. Trzeba... No, wcześniej była taka nieświadomość i dużo błędów i takiej... Dokładnie. No, ale... To się pozmieniało, więc... Dobrze. Dobrze. Mama odchodzi do swoich zajęć. Powiedz, z kimś jeszcze chcesz coś naprawić, uzdrowić? Czy za wszystko? Chyba wszystko. Dobrze. W takim razie teraz ja doprowadzam do ciebie najczystszą energię twoją własną. To jest białe światło. Tak czyste i tak białe, jakiego jeszcze w życiu nigdy nie widziałem. Doprowadzam energię życiową, to jest energia srebrzysta, której też jeszcze nigdy nie widziałeś. Jak żywe srebro płynące. Połączam te dwie energie. Wzmacniam jeszcze biliardkrotnie, powstaje wiązka, jak laser. To światło wchodzi przez czakrę korony do twojej głowy. Wypełnia całą głowę, wszystko resetuje i wszystko unicestwia, co jest zbędne, niepotrzebne i nie twoje. Teraz przechodzi przez gardło, przechodzi przez twoje całe ciało, aż do stóp i palców nóg.
Całe ciało jest w czystym, pięknym świetle energii. Teraz następuje wybuch tego światła i tej energii. Robi się wielka przestrzeń dookoła ciebie czystego światła i energii życiowej. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy wystarczy ci tej przestrzeni, czy zwiększyć. Zwiększyć troszkę. To ja zwiększam jeszcze moc, następuje jeszcze jeden wybuch i robi się potężna, wielka, czysta, piękna przestrzeń w absolutnej równowadze. Teraz jest dobrze? Tak. Super. Teraz wracasz do swojego ciała. Policzę do trzech, wybudzisz się, będziesz tu i teraz. Będziesz czuła się tak cudownie, jak nigdy w życiu i tak ci zostanie. Jeden, dwa, trzy. Jesteś tu i teraz. Otwórz oczy, przyjmij władzę, kontroluj swoimi ciałami, zmysłami, poruszaj się, powiedz, jak się czujesz. Bardzo dobrze. Czułaś już się tak kiedyś, czy nie? Chyba nie. Powiem ci, że no, były tam pewne elementy, ale udało się to zrobić i to jest najważniejsze. Reszta jest nieważna.